kochani, jak widzicie po tytule, dziś mam dla Was haul z Answear. Nigdy jeszcze nie robiłam takiego dużego zamówienia z Answear. Jak coś, to kupowałam sobie jakieś pojedyncze rzeczy, jakieś buty, jakieś no, pojedyncze po prostu rzeczy, które, na których mi konkretnie zależało. Tym razem dostałam od nich kupon do wykorzystania, żebym pokazała Wam jakby przekrój nowości, żebym pokazała Wam po prostu, co możecie dostać na stronie, jakie marki, ponieważ są to troszeczkę inne marki niż na tych pozostałych stronach, także dziś będziemy to wszystko sobie omawiać. Mam tu ogromne pudło, którego nie jestem w stanie prawie unieść. I oprócz tego, że dostałam kupon do wykorzystania dla siebie, z czego bardzo, bardzo się cieszę, to dostałam też zniżkę dla Was. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał zrobić zakupy na stronie Answear, to macie 20% na wszystkie nowości. Na hasło Styl TV macie 20% zniżki. Zniżka jest warta do dnia przed moimi urodzinami, czyli do 11 grudnia. Także jeżeli coś Wam wpadnie w oko, to spieszcie się i skorzystajcie ze zniżki 20%. Całkiem fajna zniżka. Pierwsza rzecz, którą mam już na sobie, to jest oczywiście koszula. Strasznie mi się podoba. Jest to koszula bawełniana i zwracam uwagę na to, żeby wybierane przeze mnie rzeczy były z bawełny w większości, żeby były właśnie dobre gatunkowo. Jest w koty, jak widzicie, no nie da się tego nie zauważyć, dla wszystkich kociach, ja uwielbiam koty. Jedyne, co mi się nie podoba w tej bluzce, to to, że tutaj się te koty, wiecie, ten materiał nie schodzi i tutaj mamy takie połóweczki główek kotów, ale to już jest szczegół, wiadomo, że to jest taki wzór. Natomiast koszula jest bardzo wygodna, podoba mi się, dziś mam ją pierwszy raz na sobie, naprawdę myślę, że fajna. Jeżeli jesteście kociarami, no to musicie je mieć. Zacznijmy w takim razie, słuchajcie, od butów, bo mam tu dwie pary butów. I buty, które sobie wybrałam, są chyba niedostępne na innych stronach, nigdzie ich nie widziałam i właśnie na Answear jest duży wybór tych takich nietypowych bucików. Jak wiecie, kocham meliski i tu już mam taki się piękny zapach unosi, takich słodyczy, gumy balonowej. I zamówiłam sobie dwie pary melisek. Znam swój rozmiar, więc nie miałam tu problemu. Ja mam ten rozmiar największy, 41-42, jeżeli chodzi o europejskie, czyli 26,5 cm. I zamówiłam sobie, słuchajcie, baletki z bajki Alicja w Krainie Czarów. Ja uwielbiam tę bajkę, jako dziecko ciągle oglądałam. Muszę jeszcze zobaczyć film, przyznaję się, że filmu nie widziałam. Kolor jest przepiękny, bo to jest taki zgaszony, brudny róż. Są półprzezroczyste, czyli troszeczkę nam stopa prześwituje, ale nie bardzo. Tutaj możecie zobaczyć, jak bardzo. Ja miałam właśnie podobne buty właśnie w podobnym stylu na ślub. Jak wiecie, też z kolekcji Melisy. Ściągałam je z zagranicy, bo u nas w ogóle ta kolekcja nie weszła. Natomiast tej właśnie tą kolekcję też ciężko dostać. Co jest fajne, to tu mamy serce i kier, żołądź, Boże, nie pamiętam teraz. Okej, dwa symbole z kart. Tu mamy malutkie dziurki na paluszki, to też jest bardzo słodkie, szczególnie jak macie pomalowane oczywiście, na przykład na czerwono, czy na niebiesko, czy na jakiś inny kolor. W środku mamy Alicję, która spada w jedną i w drugą stronę. No i buty są po prostu prześliczne. Są na delikatnym wzniesieniu, co jest, jak wiadomo, dobre dla stópek. I no, są piękne. Mam ochotę je sobie gdzieś wystawić i na nie patrzeć. Drugie buty, które sobie wybrałam, też są z Melisy. Tamte były z serii właśnie tej Alice, a te są robione przy współpracy z Herkowicz Alexander. Nie mam pojęcia, co to za projektant, ale zaraz, ale później się dowiem. Jak buty wszystkie przychodzą w woreczkach. Jest napisane też nazwisko właśnie projektanta. Tym razem buty bardziej romantyczne, w kolorze takim zgaszonym, czerwonym, z motywem róż i są tutaj też pnącza, normalnie są listki. Jest to oczywiście wszystko wypukłe, wygląda to po prostu cudownie. Są bardzo wygodne, bo już je mierzyłam, leżą idealnie na stopach. Zrobione w Brazylii, ale jest to coś napisane też o Gran Canaria. Jest to Victor Hugo numer 10, Gran Canaria. Ciekawe. W każdym razie butki prezentują się tak, będą ślicznie wyglądać do czarnych rajstop. Zamówiłam je właśnie z myślą o teraz, bo te drugie zdecydowanie lato, tutaj już jest bardziej jesień-zima. Kochani, lecimy dalej, bo mam tu sporo rzeczy do opowiedzenia. Kolejna rzecz to jest kurtka, którą zamówiła sobie moja przyjaciółka. I będę Wam mówiła też marki wszystkie. Koszula, którą mam na sobie, to jest marka Medicine. Niedawno ta marka weszła do naszych galerii handlowych, przynajmniej w Warszawie. Wiem, że w innych miastach już była. Natomiast wcześniej kupowałam tą ciuchy tej marki tylko w Holandii. Na szczęście na stronie też ją dostaniecie, jeżeli nie macie dostępu do tej marki. Kurtka też pochodzi z marki Medicine. Jest to kurtka granatowa. Nie wiem, jak się będzie wyglądała w kamerze, ale jest to kurtka granatowa. Puchowa, właśnie śmiałyśmy się z moją przyjaciółką, że jak człowiek staje się starszy, no to już staje się mniej głupi i nie nosi krótkich kurtek, które nie zakrywają nerek, tylko teraz nosimy dłuższe. Takie wiecie, takie nasze śmiechy. I kurtka jest dłuższa rzeczywiście, oczywiście zakrywa pupę. Jest w
pasie pas, który jest czarny, taki płócienny. No i tutaj na górze mamy futerko. Na pewno jest to kurtka bardzo ciepła. Ja też patrzę na to, żeby kurtka miała jednak kaptur. No jak zaczyna nagle padać śnieg, deszcz, wiadomo, w naszym klimacie jak to jest. Bardzo fajna kurtka, uważam, że była niedroga, ma dużo fajnych takich tutaj kieszonek i naprawdę jest wykonana porządnie, podoba mi się. Mam nadzieję, że będzie dobra na moją przyjaciółkę. Jeśli jeszcze nie kupiłyście sobie kurtki na jesień, późną jesień, wczesną zimę, to zajrzyjcie na stronę, jest naprawdę duży wybór. Kolejna rzecz jest dla mnie, to są spodnie do piżamki. Marka, którą tutaj mam, to jest po prostu Atlantic Polska, nasza marka. Takie dosyć cieniutkie, takie dość cienkie spodenki w kratę. Co jest fajne, co ja lubię w spodniach, żeby miały na koniec, żeby się zwężały, żeby nie były szerokie, bo to później te nogawy, nie wiem, gdzieś tam się poniewierają, jak się idzie, zaczepiają, a jak są zwężane, to jest fajne. Spodenki są cieniutkie, ja nie lubię też grubych takich dresów, spać w takich grubych spodniach, jednak takie właśnie cienkie, przewiewne, bawełniane. Myślę, że są całkiem fajne. Zamówiłam też na próbę taką bluzę z Medicine i nie wiem, czy sobie zostawię, czy oddam przyjaciółce. Jutro będzie wszystko mierzyła, jak do mnie przyjdziemy, tak sobie robimy, że wiecie, kawa plus mierzymy różne ciuchy. Bluza jest bardzo przyjemna w dotyku. Jest to taki szary melanż z białym. I z tyłu ma, jak widzicie, przeszycie. Jest bardzo długa, więc można ją spokojnie nosić jako sukienkę, jak jesteście niższe. I ma taki rozporek na dole. Z długim rękawem idealna na zimę, ale nie jest bardzo gruba, jest cieniutka. Kolejna rzecz również jest z marki Medicine i to jest koszula. Jest to koszula jeansowa. Jest z cienkiego jeansu, jest to cienka bawełna. I taką właśnie chciałam, jest niesamowicie miła w dotyku, zapinana na plastikowe guziki z jedną kieszenią, bardzo klasyczna i ma bardzo ładny, oryginalny dół, bo jest to dół taki postrzępiony, więc kojarzy się z takimi, wiecie, jeansowymi shortami. Myślę, że fajnie będzie się prezentować, jest taka dosyć luźna, casualowa, takich rzeczy nigdy za wiele. Kolejna koszula jest właśnie męska, jest to koszula marki Lee i chyba Darek nie ma żadnej jeszcze koszuli Lee. Jakoś nigdy nie kupował. I co nas urzekło, bo wybieraliśmy to oczywiście razem na stronie, bo spodobała nam się mi i Darkowi ta krata, ponieważ krata jest taka bordowo-czerwono-granatowa i ślicznie to wygląda, dosyć duża. Nie jest to drobniutka krata. Ma standardowy krój, nie ma jakiegoś tam wcięcia. Darek sobie akurat wziął L-kę. Niby jest to slim fit, ale będzie na niego luźniejsza właśnie dlatego, że jest to większy rozmiar. Myślę, że całkiem fajna, przyjemna w dotyku, również bawełniana. Kolejna koszula, którą sobie zamówił, jest z marki G-Row. Na pewno wiele z Was zna właśnie, jeżeli chodzi o facetów, na pewno wielu mężczyzn zna tą markę. Koszula to również jest slim fit, ale to, co nam się spodobało, to jest kolor, bo kolor jest po prostu prześliczny, taki niebieski, indigo można powiedzieć. I tutaj wydaje mi się, że to już nie jest w 100% bawełna, tylko to będzie jakiś miks, bo ona jest taka szeleszcząca. Tak, 98 bawełna i troszeczkę elastanu, także taka bardziej delikatnie rozciągliwa, z jasnymi guzikami. Bardzo mi się podoba i Darkowi też się właśnie spodobał kolor. Kolejna rzecz, którą zamówiłam dla siebie, to jest bluza i to też jest marka Medicine. Bluza jest bardzo długa, jak widzicie jest ciemna na dole, ma jeszcze dłuższy tył, zapinana tak śmiesznie tutaj i ma piękny geometryczny wzór, czyli czarno-biała z kapturem, tak wygląda z tyłu. Wygląda troszeczkę męsko, ale jest zdecydowanie damska, właśnie materiał jest taki delikatny, cieniutki, ma takie właśnie elementy jak ściągacze i będzie fajnie wyglądać do rajstop, ponieważ jest na tyle długa, wydaje mi się, że będzie można ją nosić jako sukienkę. Nawet nie wiem, czy na stronie ona była jako bluza, czy jako sukienka. W każdym razie jest bardzo cienka, to nie jest właśnie materiał bluzowy, to nie jest jakiś taki dres, tylko spokojnie można go narzucić jako sukieneczkę. Także będę musiała sobie przymierzyć i zobaczyć, jak to leży, czy właśnie mogę nosić z rajstopami, ale bardzo mi się podoba taka długa, idealna właśnie na tę porę roku, śliczna jest. Następna koszula również z marki Medicine jest, ma taki krój bardziej, taki zawadiacki, kowbojski, tutaj z przodu, jak widzicie, jest związana. Tył jest zdecydowanie dłuższy, widzicie to? Tył jest dłuższy. Tu na górze mamy standardową koszulę z kieszonką. Piękne kolory, no po prostu taki kolor czerwień, krata w ogóle mega ożywia twarz, super się w tym wygląda, także mi się to bardzo podoba ten styl. Wygląda fajnie, też jest bawełniana, bardzo przyjemna w dotyku, także też mogę Wam polecić. Taka duża, też fajna do leggingsów. Kolejna rzecz, którą po prostu uwielbiam, jeżeli chodzi o jesień, zimę, to są swetry. Nie mam zbyt dużo swetrów, powiem Wam, że w mojej garderobie jest może z 5 swetrów. Są i krótsze, są ze 2 dłuższe, 2 standardowe. I tutaj zamówiłam sobie taki sweter, znowu mieszanka kolorów, czyli taki, nie wiem, czy grafit, czy czarny z białym. Widzicie? Standardowy dekolt.
długie rękawy i długi sweter, idealny do wszelkich leggingsów. Ja uwielbiam jakieś tam leggingsy, takie bardziej z różnymi wstawkami, takie jeansowe. Będzie to pięknie wyglądać, był też w kilku kolorach dostępny. Jest też bardzo mięciutki, nie wiem jaki to jest materiał, bo nie pamiętam, zaraz to doczytamy. Ale jest bardzo miły w dotyku. A materiał, słuchajcie, to jest akryl, wełna i elastan, dlatego też jest pewnie taki mięciuteńki, ale myślę, że będzie wyglądał fajnie, no lubię takie rzeczy na zimę. Kolejna rzecz to sukieneczka, która bardzo się spodobała mojej przyjaciółce Magdzie, która tutaj do mnie wpadła i już ją zobaczyła. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie dokładnie jej krój, ale ona ma tutaj żabocik, taki mały, mały żabocik, długie rękawy, więc idealna na zimę. Materiał też taki typowo zimowy, grubszy, ale też ten materiał nie gniotący się i rozkloszowuje się na dole w kształt litery A, co jest niesamowicie kobiece. Myślę, że będę w niej na pewno chodzić tej zimy. Cieszę się, że właśnie tak wygląda i cieszę się, że nie jest bardzo krótka. Zawsze patrzę na wymiary, na długość przede wszystkim, czy dana rzecz będzie dobra, nieważne z jakiej strony zamawiam i ucieszyłam się, że właśnie to nie jest bardzo krótkie. I tak jak tamta sukienka była bardziej elegancka, to kolejna ma bardziej charakter taki sportowy. Tutaj na górze znów standardowy dekolt, ale tu już mamy cienki materiał, tutaj już nie jest taki gruby zimowy, można ją nosić o każdej porze roku. Rękawek 3/4, zbierana w pasie gumką i delikatnie rozkloszowana. Tutaj mamy też takie luzackie kieszenie, więc jest to taka bardziej luźna sukieneczka. Kolejna rzecz to jest coś, co sobie zamówił Darek, to są dresy męskie i są bardzo fajne, bo są bardzo takie solidne, z grubego materiału. Wyglądają tak, tutaj mają jakieś napisy w kieszeni, mają też napis wewnątrz tutaj. Od wewnątrz, są całe czarne, mają też kieszenie z przodu, z tyłu. Krój bardziej luźny, delikatnie opuszczony krok i zwężane tutaj na końcach, więc nie są to dresy jakieś szerokie, czego chyba nikt nie lubi. Teraz wszyscy noszą takie. Jest to marka Answer, czyli jest to ich produkt taki firmowy. Jest sporo właśnie produktów Answer u nich w sklepie, także też warto na nie polować. Mam jeszcze dwie koszule dla Darka i tutaj ta jest po prostu obłędna. Uwielbiam kratę, uwielbiam niebieski i Darek w ogóle wygląda najlepiej na świecie w niebieskim. Marka to jest produkt i nie znam tej marki, powiem Wam szczerze, że pierwszy raz o niej słyszę. Jest to duńska marka, oni mają bardzo dużo fajnych właśnie. W ogóle Duńczycy mają dużo fajnych, rodzimych marek. W ogóle w Skandynawii jest dużo fajnych marek ciuchowych, dużo takich w moim stylu. No i koszula standardowa w kratę. Krata czarno-niebieska, śliczna, po prostu śliczna. Mam ochotę ją pożyczyć od Darka i sama nosić. Jest jeszcze jedna koszula, to jest troszkę drobniejsza krata, granatowa, taka też bardziej na co dzień. Nie wiem, czy tu w ogóle widać, że to jest krata, chyba widać. Czarno-granatowa już krata, marka to jest Blend, tej marki Blend. Miałam kiedyś jeansy, z tego co pamiętam, dawno temu. Tak, napisane jest nawet Global Jeans Maker i właśnie z tego kojarzę tą markę Blend. Również chyba jakaś skandynawska firma, wydaje mi się. Jeszcze jedna rzecz marki Answer. To taka sukienka, tunika, którą zamówiłam sobie też na próbę. Podoba mi się materiał, bo materiał jest taki bardzo... On jest taki typowy do ciuchów w stylu safari. Mamy złote tutaj dodatki. Jak widzicie tutaj, taki ala, jakiś order, jakaś naszywka. Dłuższe rękawy, jest też związywana w pasie, co też mi się podoba. Tutaj ją ściągamy w pasie, no i nie jest krótka, jest całkiem, całkiem długa, więc podoba mi się, lubię siebie w oliwce, w ogóle lubię bardzo oliwkowe ciuchy. I na koniec jeszcze rajstopki. Na stronie znajdziecie wiele rajstop, leggingsów, takich rzeczy, zawsze się przydają, także zostało mi tam kilka złotych. Dobrałam sobie rajstopki z Gatty, ostatnio polecam je jedna widzka, powiedziała, że właśnie polecę te rajstopy, więc sobie domówiłam. Kochani, mam nadzieję, że mój haul Wam się podobał, bo tutaj całkiem sporo rzeczy, trochę dla mnie, trochę dla Darka, coś dla mojej przyjaciółki. Jestem bardzo zadowolona z ubrań, ale też z butów. Buty są po prostu prześliczne, uwielbiam Meliski. Także zostawiam Wam wszystkie linki na dole. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy zamawiałyście już coś na Answer. Jeżeli będziecie zamawiać, to pamiętajcie o zniżce na hasło Styl TV. Zniżka 20%, więc całkiem sporo. No i widzimy się już niedługo. Pa, pa! Color